Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cities Skylines 2. Po ostatnim odcinku to ja będę chyba mniej stawiał takich pojedynczych budynków, bo to i tak nie ma wielkiego sensu. Ja coś postawię, ozdobię idealnie naokoło, po czym taki budynek za chwilę mi się burzy. Więc raczej to będę robił w ten sposób, że wyznaczam na przykład konkretną strefę, czyli powiedzmy 4x6. No i wtedy coś się tutaj postawi, naokoło możemy ozdabiać. No a czym bym się chciał ogólnie dzisiaj zająć? Myślę, że jakoś tymi okolicami tutaj przy tych torach. Także przeprowadzimy sobie jakoś dalej tę ulicę tutaj, połączymy to gdzieś na przykład w tym miejscu, no i zabudujemy jakoś te tereny w środku. Jeśli jesteście nowi na kanale, zachęcam do zostawienia subskrypcji, a ja przechodzę do budowy. Więc zacznijmy może od przeprowadzenia tej drogi jakoś tutaj dalej. Później tu by były kolejne takie dróżki, powiedzmy, że dwie kratki dalej od tych domków, czyli kolejna taka droga musiałaby być jakoś w tym miejscu. Pytanie, czy to już będzie ta ostatnia droga, czy jeszcze coś tutaj przeprowadzimy? Czy dałoby się zrobić na przykład coś takiego tutaj idealnie przy tych torach? No idealnie pewnie nie, ale mogłoby być mniej więcej, na przykład jakoś tak. Wtedy ta droga połączyłaby się jakoś z tamtą. Czy ja to mogę wyburzyć? No niby mogę, tylko że tego mi się teraz wyburzy strasznie dużo. To chyba będzie trzeba zrobić inaczej, czyli na przykład stąd podjechać sobie jakoś tak, skręcić tutaj, a tego się pozbyć. Dobra, to mi się nawet podoba. I teraz podobnie musimy zrobić w takim razie z drugiej strony. Czyli wyjeżdżamy z tego skrzyżowania 90 stopni w tamtym miejscu i teraz na przykład podjeżdżamy jakoś tak i tutaj sobie skręcamy. To byśmy w takim razie wyburzyli i tutaj dalej już raczej z tą drogą bym nie szedł, przynajmniej na razie. Co jeszcze? Przydałaby się jakaś droga tutaj przez środek, tylko może ja tego nie będę robił jakoś na tym skrzyżowaniu, tylko na przykład tutaj dalej. Spróbujmy coś takiego, żeby ta droga się tutaj tak po prostu nie kończyła. No i z tym dojeżdżamy jakoś do tego miejsca. Z tymi drogami bym już połączeń nie robił, tylko tu chyba wstawimy znowu te ronda, tak? Jedno oraz drugie, no dobrze, tak żeby właśnie było łatwiej zawrócić. No i co robimy teraz? Ja bym spróbował po prostu zaznaczyć te strefy i tu się akurat powinny postawić takie małe domki, to znaczy w tym momencie to się one nie postawią, bo za bardzo nie ma na to zapotrzebowania. Tutaj jak zamaluję coś takiego, to znowu mi się wybudują za duże, no a tutaj już powinny być dobre. To znaczy akurat w takim przypadku to ja bym mógł je tutaj postawić ręcznie. Czyli to były domki z tej kategorii, możemy je jakoś tutaj porozmieszczać. Tu się zaczęło budować coś takiego, takie jakieś większe. Nie. Postawmy po prostu już takie, tak oraz tak. Tu się coś buduje, chyba też jakieś dwa, okej, ja bym po prostu tak to zabudował. Teraz trzeba by jeszcze poprawić ten trawnik, czyli dosuńmy go jakoś tutaj, powiedzmy na razie dotąd, dalej łapiemy sobie ten punkt i jedziemy z nim jakoś tam do tamtego narożnika. Gdzie jest ta linia? Tutaj. Dobra, więc ja bym przejechał jeszcze jakoś tak, w sumie właśnie, możemy tam wejść jakoś pod tę drogę. No i to mamy piękne zielone. Wróciłbym jeszcze może do tych dróg i spróbował na przykład przeprowadzić coś tędy. Gdzieś za tym komisariatem, to znaczy jeszcze się tak zastanawiam, czy ja tego czasami nie będę chciał jakoś rozbudować. My tu możemy postawić dobudówkę garażu, aha, ale to się stawia tam w środku, więc taka droga nie będzie nam tutaj przeszkadzała. Dojechałbym jakoś tutaj, no i tu robimy skrzyżowanie. Tak, niech oni sobie wyjeżdżają. Tam się oczywiście coś zniszczy, no właśnie, więc to nie ma wielkiego sensu, żeby wszystko tutaj stawiać samemu. No to zobaczmy na jakieś strefy. Wy teraz chcecie średnie zagęszczenie. No to proszę bardzo, już coś takiego postawimy, tylko teraz jak ja bym to zamalował? Takie coś, bo nie chciałbym, żeby to było jakoś tak super blisko tego budynku. I tak będzie. Kratki niestety są tam, no niby mógłbym je przenieść, ale znowu przeniosę je, potem coś tutaj uszkodzę i one znowu wrócą tam. Więc chyba tak to będzie musiało wyglądać. No dobrze. Dalej, takie średnie budynki moglibyśmy też poumieszczać tutaj. Jeden taki, potem kawałek odstępu oraz jakiś drugi, no a tu to są te działeczki już serio takie małe.
Szkoda, że nie ma tego zapotrzebowania, bo w takim miejscu to też mogłyby być jakieś domki tu pomiędzy. No a spróbujmy zrobić coś takiego, na przykład gdzieś tutaj przy torach jeszcze jakaś taka zabudowa szeregowa. Tak naprawdę te niektóre mogą tam być głębsze, tylko wybuszmy, okej, i niech one się zaczną jakoś tam budować. Ja tu zamaluję, tak, niech tu się buduje jakiś domek i na przykład w tych okolicach też jakieś domki. Tak samo tutaj, też jakiś domek, w tym miejscu to raczej będzie jakiś las, jakieś ogrodzenie. Tamtego w takim razie już nie ruszamy. Dalej, zobaczmy na przykład na jakieś parki, tylko czy mi się teraz nic tu ciekawego nie zmieści? No mogę znowu wstawić ten mały plac zabaw. Ale mamy już takie dwa. No ewentualnie ten park dla psów, tylko że on by musiał być w takim razie gdzie indziej. Może gdzieś tutaj na wjeździe? No dobra, tak może być. A zobaczmy jeszcze, co się dzieje tu. W tym miejscu mamy jakieś takie kratki, więc ja bym to wymazał. Niech tu po prostu stoi sobie już ten budynek. A obok niego spróbujemy postawić jeszcze jakiś sklep. Tak, na to mamy zapotrzebowanie, więc niech sobie coś takiego tutaj wybudują. Może w takim razie tutaj też jakiś sklepik zamiast domku. No i jakiś jeden sklepik można by też umieścić chyba tutaj. Tylko czy burzymy coś z tego? No chyba tak by trzeba, spróbujmy to wymazać i zamiast tego wstawić taki sklepik. Mam tylko nadzieję, że on nie będzie jakiś za duży. Jak będzie, no to najwyżej sobie to zamienimy. Dalej, wróćmy może do tych stref średniego zagęszczenia i ja bym spróbował postawić coś tu za tym cmentarzem. A to jak się nazywa, to jest średnie czy wysokie? Budynki mieszkalne ze strefą komercyjną na parterze i mieszkaniami na wyższych piętrach w europejskim stylu. W sumie nie wiem, czy to jest średnie czy wysokie, no ale dobrze, może się wybuduje. Potrzebują mieszkań, potrzebują sklepów, więc myślę, że coś takiego będzie tutaj idealne. No i właśnie na takim osiedlu, troszkę niższym, jeden taki budynek fajnie będzie wyglądał. Przejdźmy może tutaj do tego ogrodzenia. Ja bym sobie na przykład ten obiekt tutaj skopiował i spróbował jeszcze raz to ustawić w linii. To były 4 metry, tak? Najprawdopodobniej też włączmy sobie anarchię i teraz to by trzeba tu jakoś ustawić. W ogóle to drzewo na drodze to już jest lekka przesada. To też bym może na razie usunął, żeby mi tutaj nie zasłaniało. Tylko że to ogrodzenie trzeba będzie zrobić kawałek dalej. Chwila, nie chcemy pojedynczego, tylko tutaj miała być cała linia, dokładnie. Czyli jedziemy z czymś takim prosto przy tej drodze, tutaj żadne budynki nie będą stały. Dojeżdżamy na przykład tutaj, tak, pięknie, tylko jeszcze by to trzeba jakoś tutaj połączyć, no to spróbujmy wziąć takie jedno, tak, teraz sobie tutaj jakoś obrócimy i czy to mi się jakoś fajnie uda, to znaczy to chyba nie będzie idealne, no ale spróbujmy, postawmy to jakoś tak, tutaj, no i dobra, troszkę to może wystawać, powiedzmy, że takie tutaj mieli, takie położyli, więc teraz ja bym jeszcze spróbował troszkę ozdobić te tereny tu. Dobra, powiedzmy, że tyle na razie wystarczy i teraz jeszcze zobaczyłbym może na taką jedną rzecz. Czy tu by się zmieściła ścieżka, nie niszcząc najlepiej tego dużego budynku? Obawiam się, że będzie ciężko, a nie, to się nawet udało, ale wyburzy nam się ten domek. To znaczy, to możemy zrobić tak, że ja na przykład wyburzę te wszystkie domki i spróbuję je wstawić kawałeczek dalej, to znaczy to się chyba niestety nie uda, bo tutaj jest taki zakręt. Ale gdyby zrobić to inaczej, tak, i tu w takim razie 2 na 3, tak? Czy to tu będzie pasowało? Nie takie, mi bardziej chodzi o 3 na 2. Czy są takie? No są, dobra, więc niech tu będzie taka większa działeczka. No i trzeba by jeszcze tylko poprawić ten trawnik, czyli dołożyć na przykład coś takiego. Albo się go w ogóle stąd pozbyć, no to może wyglądać lepiej, tak. A w tym miejscu to ja bym po prostu jeszcze dosadził parę drzew. A wróćmy jeszcze do tych ścieżek, bo w sumie fajnie byłoby też mieć coś takiego tutaj, ale czy to mi nie uszkodzi? Na szczęście nie uszkodziło. Kolejna ścieżka, no dobra, tutaj w sumie też nic nie mamy, więc jeszcze na przykład coś takiego, to też nam nic tutaj nie uszkodziło, no pięknie. Wiecie co, może w ogóle ja powinienem tę ścieżkę tak przeprowadzić, a może lepiej nie. Dobra, tamto już mieliśmy zrobione dobrze.
Czyli więcej ścieżek teraz nie chcemy. Chyba że chcemy, to znaczy możemy gdzie indziej. Zobaczcie, na przykład za tym cmentarzem. Czy coś takiego tutaj przy torach by się zmieściło? Czy to w ogóle będzie dobry pomysł? W ogóle czy ludzie chodzą przy torach? No ciekawe, że tory mają wbudowane chodniki. Ja bym jednak wolał tutaj zrobić taki osobny chodniczek. Coś takiego na przykład za cmentarzem. I teraz nie chcę oddalać tego widoku, tylko mówitem przesunąć to o bardziej właśnie tak do torów. Mogłoby to tak wyglądać. I teraz z taką ścieżką możemy tutaj wrócić na przykład do naszego miasta. Tak, z takim przejściem dla pieszych pewnie, niech będzie. Dalej tutaj jakoś pod ten przejazd. No dobra, to może sobie tak delikatnie odchodzić. A co robimy jeszcze tu? Są takie kratki, także mi się wydaje, że możemy postawić troszkę więcej sklepów. Tak, jednak żeby ci ludzie mieli gdzie tutaj robić zakupy, żeby niekoniecznie chodzili gdzieś do centrum. To już musimy, wiecie, teraz rozplanować, żebyśmy potem nie mieli korków, że wszyscy mijadą w jedno miejsce, gdzie są sklepy, tylko jak się da, niech robią zakupy u siebie, dopiero jak się nie da, wtedy mogą jechać gdzieś dalej. No to co, teraz trzeba by jakoś ogarnąć ten teren. Czy tu są kratki? No są. Co wy na przykład na parę jakichś takich niższych biur? To też właśnie fajnie tak na takim osiedlu może wyglądać. Tu już nic nie robimy, bo to są kratki, które mogły być do tego. Także w tym miejscu to chyba po prostu jakieś krzaczki, ewentualnie drzewa. Idźmy dalej. Tutaj jest taka przerwa, a przerwa jest, ponieważ nie chciałem tych budynków mieć za blisko siebie. Czy pomiędzy mogłoby wyrosnąć coś niższego? Tutaj mamy jakieś takie jeszcze domki w sumie, albo by tu można dać właśnie jakiś taki domek, ewentualnie jakieś małe biuro. Tak, to znaczy możemy założyć, że kiedyś tutaj był domek, potem to się zamieniło w jakieś takie biuro, w sumie biuro w domku też można prowadzić, oczywiście. Także coś takiego niech tu będzie. Dalej, w tym miejscu no to już tak naprawdę dużo nie wstawię, chyba że ten park 2x2 mi się zmieści, ten mały plac zabaw. Nie ma szans, to nie wejdzie, dużych parków to ja bym nie próbował, to znaczy są jeszcze parki sportowe, no na pewno żaden taki mi się tu nie zmieści, ale może warto by to już było odblokować. Pierwsze co, potrzebujemy zarządu parku i dalej chcemy parki sportowe, na razie tyle. No i zobaczmy, czy jest tu coś ciekawego dla nas. Kort tenisowy za duży, siłownia na świeżym powietrzu, właśnie, to jest taki kolejny park 2x2, który można gdzieś wciskać. Jest jeszcze skatepark oraz boisko do koszykówki. W sumie taka koszykówka gdzieś tutaj przy torach, no, to by mogło fajnie wyglądać. I właśnie, takimi budynkami możemy się bardziej bawić, jakoś je przesuwać, obracać, a takich budynków ze stref to ja bym wolał jednak nie ruszać. Czyli co, to byśmy dali jakoś tak, dobra, tu jest to wejście i to tak naprawdę mogłoby być tak dosyć blisko tych torów. Czemu straciliśmy ten beton? Aha, bo po prostu jest to tak blisko. To znaczy ten beton sobie tam może być, ale ja i tak bym teraz wszedł jeszcze w te powierzchnie i na przykład spróbował to jakoś rozciągnąć. W sumie ta powierzchnia jest bardziej tutaj. Z tym betonem podjedźmy na przykład jakoś tak pod tę drogę. Dalej, może w ogóle pod te tory. No pewnie, niech to będzie jakoś tak lepiej połączone. Tutaj, w sumie czy ja potrzebuję tego aż tak dużo? No może być. Tutaj można by zrobić jakiś parking. Kojarzę, że są chyba takie mody, żeby można jakieś miejsca parkingowe wstawiać. Na razie bym to tak zostawił, a jak to znajdę, no to najwyżej jeszcze do tego wrócimy. A jeszcze chciałbym wrócić do tego, że tutaj jednak ten teren jest jakiś taki pofalowany. Może chodzić o to, że jednak te budynki przybierają taki kształt terenu, do jakiego zostały postawione. Czyli jak tutaj było tak krzywe, to potem tak już zostaje. Tylko co ja teraz mogę z tym zrobić? Najprawdopodobniej trzeba by po prostu jakoś wyrównać ten teren przy tych torach. No zobaczmy, czy to jest w ogóle możliwe. No coś tu można niby kombinować, tak. Wtedy to boisko postawimy sobie jeszcze raz na takim równiutkim terenie i teraz jak tutaj wejdę mówitem, to może coś z tego będzie. Czyli dostawiamy to jakoś tak. No i zobaczmy, jak to teraz wygląda. No dalej to jest jakieś takie wygięte. Może ja tego nie powinienem tak blisko tych torów stawiać, tylko na przykład bardziej tutaj. No pewnie. Tak będzie dużo lepiej. O, może jeszcze schowajmy ten
ten beton, a jego możemy sobie tutaj teraz dorysować tak jak chcemy. Czyli co, żeby tutaj przechodził tak, takie powiedzmy miejsce przed tym boiskiem i z tym możemy tam wjechać chyba jeszcze na te tory. Czyli coś takiego tutaj, może jeszcze jakoś bardziej tak. No dobra, tak niech już to wygląda. Przed tym, czy zmieściłby się jakiś kiosk, to znaczy taki mały na pewno nie będzie, musiałby być 2x2. No to nie. Więc skoro nie coś takiego, to może po prostu jakieś drzewko? No pewnie, coś takiego sobie tutaj na narożniku może rosnąć, jedno, drugie. No i na przykład jeszcze jakieś krzaczki w linii, czyli przejeżdżamy tak, tylko niech one będą troszeczkę bliżej siebie. Takie coś i po drugiej stronie tak naprawdę można by podobnie, czyli zacznijmy, no nie, stąd bym nie zaczynał, tylko na przykład z tego miejsca, no i tak będzie dużo lepiej. Dobra, czyli to chyba możemy zostawić, a jeśli chodzi na przykład o ten teren tutaj przy torach, no to co, możemy wstawić, ale jedno drzewo, coś takiego, tak, dokładnie. A to mi się wydaje, że jest już za wąskie, chociaż tak naprawdę nie. Takie małe by tu jeszcze można postawić, właśnie żeby ludzie za bardzo mi tam nie wchodzili na te tory. Czyli zaczęlibyśmy tu, niech one będą w linii, może jeszcze dalej. No i próbujemy teraz jakoś przejechać na tych zakrętach. No dobrze, także to mamy pięknie oddzielone. Co tu jeszcze można zrobić? Więcej kratek już tutaj nie mamy, ale mamy jeszcze trochę takiego pustego miejsca. No to bym spróbował na przykład uzupełnić je jeszcze takimi krzaczkami. W ogóle dobrze, że w tej grze są pory roku, bo bez tego to bym po prostu budował w zimie, czy tam sadził te krzaki w zimie, no i tak by to już zawsze wyglądało. Tak było właśnie na piątej serii z Cities Skylines 1. Tutaj, to mimo że ja to sadzę w zimie, to przyjdzie wiosna i to wszystko nam się pięknie zazieleni. Czyli co, to wszystko tak naprawdę mamy już gotowe. Tutaj ten teren jest ozdobiony, dalej w okolicach tych domków też jest ozdobione. No może jeszcze poza okolicami tego sklepu. No dobrze, także teraz wszystko mamy tutaj gotowe. Więc gdzie idziemy dalej? Czy jakoś tutaj? To znaczy ja to miejsce na razie chciałbym sobie zostawić, ponieważ kiedyś tu będzie najprawdopodobniej jakiś dworzec kolejowy. Więc jeszcze bym tego jakoś bardzo tutaj nie uzupełniał. No ale skoro już jesteśmy w tych okolicach, to można by jeszcze ogarnąć jakoś to. Co my tutaj mamy? Są jakieś takie sklepy i ten niestety ma za mało klientów. No to ja proponuję taką rzecz. Ten sklepik zamienimy sobie na przykład na jakieś biura. Tu są jakieś kratki, to możemy wymazać, tutaj raczej mi się już nie budujcie. Tych możemy troszeczkę pospieszyć, wybuszmy to, no i właśnie, niech tu się buduje jakieś biuro. Do tego, gdzieś za tym biurem spróbowałbym przeprowadzić na przykład taką ścieżkę, na przykład z tego przejścia dla pieszych jakoś do tej drogi. Tylko na tej głównej to ja bym już kolejnych przejść nie chciał. No a poza tym, to musimy tu jeszcze troszkę więcej tego wszystkiego zasadzić. No i cudownie, mamy to ozdobione. Temu co się stało, porzucono. Ten budynek został porzucony przez osoby, które go zajmowały. Ale czemu? Ponieważ unieszczęśliwienie. Małe domy. Narzekacie mi na małe domy, a sami chcieliście, żebym budował wam to średnie zagęszczenie. Czy to było średnie, czy wysokie? Nie no, tutaj raczej powinno być średnie. Skoro narzekacie na małe domy, to możliwe, że ja serio powinienem wam pobudować taką strefę tego niskiego zagęszczenia. Gdzie coś takiego byśmy chcieli? No tutaj się za bardzo nie chcecie budować, więc możemy wybudować taki domek. W ogóle to tutaj było, czy nie? W sumie nie wiem, bo dalej się nie chce budować. Jak tam się nie chcecie budować, to możemy ewentualnie jeszcze zerknąć tutaj. No właśnie, to jest bardzo dobre miejsce na takie domki. No i od razu się budować.
budują przy tej szkole, spróbujmy tego postawić tutaj jeszcze troszeczkę więcej. Więcej domków, to gdzie my tu jeszcze możemy dać? Co to jest za strefa? Czy to była jakaś zabudowa szeregowa? Nie, tu po prostu z jakiegoś powodu nie chcą tych domków, kawałek dalej chcą, więc tak to po prostu już z nimi jest. Czy zamalowujemy dalej, to znaczy w tym momencie już nie ma tego zapotrzebowania, ale ja bym zamalował. Jak się pojawi, no to oni wtedy tutaj się wprowadzą. No a przyjrzałbym się teraz może troszeczkę edukacji, ponieważ my w tym mieście mamy tylko jedną szkołę podstawową, no i to tak naprawdę wszystko. W tej szkole podstawowej są jeszcze miejsca, tylko pytanie, jak tamci tutaj docierają. Pewnie muszą jakoś samochodem, no bo autobusów to my niestety tutaj nie mamy. Najbliższy przystanek autobusowy to jest tutaj. Więc mi się wydaje, że fajnie byłoby zrobić jakąś linię, która by jechała tą ulicą Tyniecką. Spróbujmy na przykład postawić jakieś wiaty autobusowe tutaj na wjeździe na to osiedle. Kolejne wiaty byłyby jakoś w tych okolicach, gdzie tam potem można przejść do tej szkoły. Jedna wiata oraz druga, no a później to pojedziemy sobie jakoś tędy i tutaj będziemy obsługiwać tych wszystkich mieszkańców. Pytanie, co będzie dalej? Czy zrobimy sobie przesiadkę tutaj i pojedziemy jakoś z drugą linią na tę strefę fabryczną? To znaczy, można by to zrobić trochę inaczej. Ta linia by sobie jechała tędy, to w przyszłości będzie pewnie jakaś miejska droga. Zamienimy to sobie na drogi z kratkami, środkiem może puścimy jakiś tramwaj, coś w tym stylu. Tylko czy teraz taki autobus miałby tu wielki sens? Przejechalibyśmy sobie tędy, tu byśmy się niby mogli zatrzymać, żeby jacyś pracownicy do tego miejsca sobie dotarli, a potem byśmy na przykład dojechali na ten dworzec. Ewentualnie inaczej, w ogóle tam nie jedziemy, tylko przejeżdżamy tutaj na drugą stronę, tą ulicą Tyniecką, i ten autobus mógłby właśnie pojechać jakoś bardziej przez miasto. Wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł, tylko w takim razie trzeba by zaplanować, jak ta ulica by tu dalej szła. Może pierwsze co, to ja bym sobie kupił jeszcze te kratki tutaj, tak, żeby na pewno nic mi nie przeszkadzało. No i skoro chcę planować połączenie tej drogi z tamtą, no to fajnie byłoby mieć tutaj już tę stację kolejową, więc chyba będę musiał to już wstawić. Który tutaj tor to jest ten główny? Ten chyba najbliżej tych wszystkich budynków, czyli to by musiało być jakoś tak. Dobrze, na razie ja bym się tego pozbył. Tutaj jest niby jakiś taki zamek, ale wiecie co, ja bym się bardzo takimi rzeczami nie przejmował. Jak będę chciał sobie zrobić jakąś strefę turystyczną z takim zameczkiem, no to go wtedy gdzieś postawimy indziej. Może żebym ja go nie stracił, to gdzieś go sobie tutaj przesunę mówitem. Niech on stoi na razie tutaj, może troszkę niżej page downem, okej, coś tam zjeżdża powoli. No dobra, i niech on sobie tutaj na razie stoi i mi nie przeszkadza. Sprawdźmy w takim razie teraz jeszcze raz ten dworzec kolejowy. On by musiał stać jakoś tak, tylko wtedy będzie ciężko z tą drogą. Czy możemy tu zrobić jeszcze coś innego? No tak naprawdę nie za bardzo. Włączmy sobie anarchię i ja bym ten dworzec po prostu tutaj teraz tak postawił. Tak, coś takiego tutaj chcemy. Tu się może delikatnie nadsypać, dokładnie. Wyburzamy teraz te tory, które tutaj szły pod spodem. Czy mi się jakoś uda tam na tamto najechać? Może być ciężko, tego bym raczej wolał nie burzyć. Dobra, inaczej, wybuszmy ten budynek, wybuszmy to, wybuszmy tamto, ten tor, no dobra, ja go wyburzę. I teraz mniej więcej w tym miejscu postawimy sobie ten dworzec jeszcze raz. Czyli to by było jakoś tak, okej, osiągnęliśmy kolejny kamień milowy, serio, to się da tak robić, wyburzyć, postawić i dostajemy więcej punktów? No możliwe. Podwójne tory kolejowe. No i jakby teraz to wyglądało? W ogóle ten dworzec jest jakoś tak strasznie wysoko. No nie, mi nie o to chodziło. A z drugiej strony? No dobra, z drugiej strony to wygląda tak. Po prostu tu jest tak krzywo. No to co, jeszcze raz to burzymy. Ja bym raczej wolał wysokość tych torów, no bo tam i tak jest jakiś most, możemy sobie to jakoś tam fajniej przeprowadzić. Łapiemy tę wysokość i próbujemy teraz, a może w ogóle tego boiska? Okej. Tutaj to bardziej tak wyrównamy, no właśnie, też jakoś do wysokości tego miasta. No i spróbujmy to wstawić teraz jakoś tak, no i powinno być dużo prościej. Mam tylko nadzieję, że nic mi tutaj ta woda nie zaleje. Weźmy te tory, weźmy narzędzie do robienia zakrętów i teraz stąd musimy dojechać jakoś do tej linii pomocniczej, czyli to by było jakoś tak i teraz to łączymy z tym.
Tylko włączmy sobie tutaj z powrotem te przeciągania, tak, klikamy, no dobra. Czyli te tory idą jakoś w miarę sensownie i teraz trzeba by jeszcze ogarnąć to. Ja bym to w ogóle wyburzył, w ogóle te tory też idą tutaj jakoś troszeczkę dziwnie. Dobra, powiedzmy, że do tego miejsca dalej najwyżej będziemy jeszcze kiedyś to poprawiać. I czy uda teraz to się zrobić jakoś za jednym razem? Czyli do tego toru chcemy podjechać, czyli to jest ta linia pomocnicza i wjeżdżamy sobie tutaj. Jak to wyszło? Aha, bo to wygląda tak, niby w jednym kawałku, a jakoś tak krzywo. Rozumiem, że tutaj mówić nie ma takich fajnych narzędzi, że zaznaczamy sobie punkty i wyrównanie pochyłe. No, chyba niestety nie. Czyli z tym będzie się trzeba troszkę pobawić. No i co wy na to? Teraz chyba będzie dobrze, tak. Idzie nawet okej. Włączmy czas i zobaczymy jeszcze, co się stanie z tą wodą. Tych peronów na razie bym nie podłączał, ale to w razie czego kiedyś zrobimy sobie tam na tym wiadukcie. W tym momencie to ja to chciałem postawić przede wszystkim po to, żebym mógł już tutaj przeprowadzić tę drogę. Czyli co? Jedziemy z taką prostą. Dalej, tu będzie trzeba troszeczkę pokombinować, czyli podjedźmy sobie na przykład jakoś tak i teraz stąd, albo w ogóle z drugiej strony. Może tak będzie prościej do jakiejś linii pomocniczej, która stąd wychodzi. Coś za bardzo tam nie ma linii pomocniczej. No dobra, to chyba musimy zrobić tak. No nie, to mi się nie podoba. Jeszcze raz, z tej strony. Wychodzimy jakoś tak prosto tutaj i teraz może będzie jakaś linia pomocnicza. Tak, teraz będzie lepiej. Czyli przejeżdżamy tędy i tam jakoś w okolice tego dworca, który nam się podtapia. Super, super, super. No i co teraz? Czemu to tak działa, a raczej nie działa? To powinno być chyba wyżej. Dobra, wiecie co? Nie o to mi teraz chodzi. Niech to na razie sobie zostanie, tak? Będziemy jeszcze najwyżej kombinować, żeby to jakoś podeszło troszkę wyżej. Teraz to ja chciałbym przede wszystkim ogarnąć jakoś te drogi. Czyli co? Z taką drogą przejechalibyśmy sobie jeszcze jakoś tutaj tak na przykład prosto. Z tym można podjechać jeszcze kawałeczek tutaj, z tym jakoś na przykład tak. Zobaczmy, czy to nie jest jakieś krzywe, nie. No i teraz to połączymy z tą drogą. Dobrze, dalej. Zrobimy sobie połączenie tak oraz tak. No i właśnie, tu się chce robić jakiś wiadukt, bo ja tutaj nie poprawiłem jeszcze tego terenu. Ale tu jest krzywo, dobra. To musimy w takim razie jakoś wygładzić. Przynajmniej tyle dobrze, że to osiedle jest delikatnie wyżej, że ta woda tam dalej nie wpłynie, a przynajmniej mam taką nadzieję. Coś się obawiam, że chyba będę musiał to jeszcze raz przebudować. No dobrze, teraz powinno być lepiej, więc możemy dalej zajmować się tym. Czy ten teren jakoś już tutaj wygląda? No, możemy jeszcze go delikatnie poprawić. I teraz spróbujmy przejechać z tą drogą. Czyli co, dojeżdżamy jakoś do tego miejsca, no i tu zrobimy jakiś taki zakręt. Dobrze, czyli to mamy wyznaczone, więc teraz możemy jeszcze postawić parę tych wiat autobusowych. Czyli tutaj mamy przystanki w tym miejscu, dalej to w sumie fajnie byłoby mieć je dosyć blisko, żeby dało się przesiąść na te. Czy ja to chcę tu? No tu jest w sumie taki krótki odcinek, tutaj też, więc chyba trzeba to zrobić tak. No dobrze, jak ktoś chce się przesiąść, no to sobie tam przejdzie. Coś takiego, dalej, postawiłbym je może gdzieś tu, tylko wcześniej byśmy się jeszcze jakoś tutaj połączyli. Czyli ta droga do tego może delikatnie inaczej, czyli najpierw to ja bym tu gdzieś wyprowadził na przykład taki wyjazd, tylko to musi być troszeczkę wcześniej i teraz jedziemy tak oraz tak. Dobrze, więc to mamy pięknie połączone, teraz możemy postawić jakieś wiaty. Jedną na przykład tutaj, drugą gdzieś tu.
Później oczywiście przystanki pod tym dworcem, to jest bardzo ważna rzecz. No i co? Dalej jedziemy jakoś przez miasto. Ja bym to postawił tutaj, jeden po jednej, drugi po drugiej, a pytanie, co zrobimy z tym później. Tak naprawdę możemy wjechać na główną drogę i gdzieś tam potem pojechać na jakąś wspólną pętlę. Dobrze, więc w tym momencie spróbujmy to sobie wyznaczyć. Czyli co? Zaczynamy tutaj, przejeżdżamy tędy oraz tędy. Dalej jedziemy tutaj, żeby sobie stamtąd mogli podejść. Potem na dworzec, dalej na tym osiedlu i potem robimy przesiadkę. Dalej wspólna linia sobie jedzie, gdzieś tam powiedzmy kiedyś będzie zawracała. No i teraz wracamy z powrotem tam pod tę szkołę. Czyli klikamy sobie w ten przystanek, a potem gdzieś tam zawracamy i dojeżdżamy tu. Wejdźmy sobie może jeszcze w tę linię. I czy ja mogę na przykład jakoś skopiować wartości tego koloru? Nie za bardzo, czyli musimy sobie to jakoś tak mniej więcej tutaj poustawiać. No dobra, powiedzmy, że nawet jakoś wyszło. Dalej, to może być ten autobus CO, oczywiście. A czy zmieniamy jakoś cenę biletu, przydzielone pojazdy? Nie, niech to sobie po prostu działa domyślnie. Także mam nadzieję, że teraz mieszkańcy z tych rejonów będą troszeczkę bardziej zadowoleni przez tę podstawówkę. Chociaż i tak jakąś podstawówkę będzie trzeba tutaj w końcu postawić, ale to potem może działać w drugą stronę. Postawimy tu gdzieś liceum, a tutaj już nie będzie liceum, więc z tego osiedla będą mogli pojechać tam. No ale takimi rzeczami to już się będziemy zajmować w kolejnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten Wam się podobał. Jeśli tak było, to koniecznie pamiętajcie o łapeczce w górę. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa, pa, cześć, cześć.